Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Jestem we wsi Zagrody, na takiej ścieżce rowerowej między Staszowem a Kurozwękami. Piesek mnie tutaj szarpie mi rękę, więc kamerka się rusza. Kamerkę przełożę do drugiej ręki i pokażę Państwu te moje kochane pieski. Zaraz sobie kamerkę. O, Misio już mnie chce tutaj lizać, bo Misio jest kochany piesek. Tutaj jest Argunio. Argunio wąchuje, a Zorek. A tu jest Misio. Misio jest najbardziej kochany piesek. On już tutaj skacze, żeby go pogłaskać, ale w tym czasie Argunio też chce pieszczot. A Zorek jest mniej łasny na pieszczotę, ale to mniejsza z tym. Proszę Państwa, to jest ścieżka rowerowa, która prowadzi do Staszowa. To jest, tak jak mówiłem, wieś Zagrody. Bardzo ładnie położona. A tam są, proszę Państwa, Kurozwęki. Ja będę szedł w kierunku tych... Aha, tutaj jest taki kompleks sportowy, boisko, jakaś tam taka wiata. Co tam jeszcze jest? No nic tam takiego specjalnego nie ma więcej, ale na tą okoliczność tutaj przyrody wystarczy w zupełności. To co jest i to jest dobrze zrobione, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem mieszkańcem tutaj Zagród ani Kurozwęk. Więc proszę Państwa, będę sobie szedł w kierunku Kurozwęk i będę sobie tak z Państwem rozmawiał. Różne refleksje będę mi przychodził do głowy. Generalnie biorąc to, proszę Państwa, mam pewien pomysł, proszę Państwa, bo w tamtym kierunku jest, powiedziałem, Staszów. Trochę się pomyliłem, w tamtym kierunku to jest Ćwoków, a w tym Ćwokowie są takie enklawy Staszowa. Te enklawy, to ja Państwu mówiłem w poprzednim odcinku którymś, że te enklawy to polegają na tym, że no tam mieszkam. Oczywiście moje pieski, to są mieszkańcy Staszowa, moi wyborcy, czyli 359 osób na kilkanaście tysięcy chyba tych uprawnionych do głosowania, tak mi się wydaje. Tam mieszka 21 osób, które zgodziły się kandydować z mojego komitetu Staszów bez przeklętasów, Mars wita was. Więc to są też mieszkańcy Staszowa i gminy Staszów. Tam mieszka 5 osób, które się zgodziły być w komitecie takim wyborczym, który musiałem założyć, żeby w ogóle w tych wyborach nasz komitet startował. I to były jakieś, proszę Państwa, przypadkowe osoby zupełnie, które spotkałem na rynku, czyli proszę Państwa, te inne komitety to miały sztaby, miały siedziby i tak dalej. Natomiast ja, chcąc założyć komitet do startu w wyborach, to jeżeli się tylko do gminy startuje, to trzeba 5 osób zebrać. Te osoby muszą tam poświadczyć coś takiego, że tam powstaje komitet, że tam wybierają chyba przewodniczącego tego komitetu, jakąś tam pełnomocnika finansowego, coś tam. I oczywiście ja zostałem wszystkim tym przewodniczącym, tym pełnomocnikiem, natomiast udało mi się te 5 osób, czy 4, może piątą bym ja zebrać. O, tutaj nasz pan właściwie panujący burmistrz sobie tutaj wisi, jak Państwo widzą. No, nawet w dwóch egzemplarzach, bo potem, a może i więcej, sprawdzimy nawet. Proszę Państwa, to jest ciekawostka, ilu tu panów burmistrzu wisi? Jeden pan burmistrz, a widzą Państwo, to jest jeden, tam jest pod schodem jest drugi. Ciekawe, czy jest trzeci. To pewnie było wieszane, proszę Państwa, no było nawieszane dużo, tylko w tej chwili wiszą dwa pana burmistrze. Więc proszę Państwa, jak ten komitet chciałem założyć, no to oczywiście zgłosiłem się do swoich takich dobrych znajomych, których z niektórych znam kilkadziesiąt lat, niektórych znam kilkanaście lat, kilka lat, takich rozsądnych ludzi, no których chciałbym, żeby ci w tym komitecie byli, no więc do nich poszedłem. No i proponuję, że będą w tym komitecie i że nie będę musiał nic robić, tylko się wpiszę tutaj na listę, podpiszę się i to wszystko co oczekuję. I proszę Państwa, ze zdumieniem przekonałem się, że ni cholery z tych moich znajomych nikt nie chciał się wpisać za żadne skarby, za żadne świętości. Jeden się tłumaczył, panie Wojtku, nie mogę, bo jakby się te ćmoki, które tutaj rządzą, jakby się dowiedziały, że ja tu jestem w tym komitecie, takim u pana. Panie, kochany, ja tu biznes prowadzę, mam sklepik. Panie, nawet, no nie, znaczy panie Wojtku, nawet mi nie gadaj, albo tam Wojtku, bo to zależy, tam w różnych jestem trybach towarzyskich z tymi ludźmi, więc tak mówię, raz tak, raz siak. Nie ma mowy, bo by się dowiedziały. Ja mówię, no nie dowiedzą się chłopie, to do Kielc pójdzie, to tam do jakiejś komisji tam wyborczej w Kielcach i kto tam będzie wiedział? A oni dowiedzą się na pewno, nie ma sprawy, dowiedzą się i tutaj takie kontrole mi naślą, tak mnie tutaj zniszczą, że mowy nie ma. No dobra, to przyszedłem do moich starych znajomych emerytów. No ci to się na pewno wpiszą, no przecież żadnego biznesu nie prowadzą i nikt im biznesu nie zniszczy. Emerytury to te staszowskie tutaj ćwoki, które rządzą im nie zabiorą przecież, bo nie mają jak, bo to ZUS wypłaca czy coś takiego. O, przecież są takie fajne stawy rybne.
I? A tu jest taki budyneczek, w tej chwili niewykorzystany, ale taka na miejsce sportowe byłby bardzo dobry budynek. Więc, aha, a tam, proszę Państwa, już jest pałac w Kurozwękach i tam są takie błonia, takie łąki, na których bizony, proszę Państwa, sobie żyją. To jest bardzo rozległy, piękny teren. Ja tam podejdę, myślę, że tam ja tam dojdę dzisiaj, więc jeszcze tam ten filmik będę tam kręcił. No więc, proszę Państwa, no, a ci znajomi też nie. Nie ma mowy, oni się nie mieszają do polityki, oni nie i tak dalej. I też się trochę się boją, trochę nie chcą, trochę może... mają innych, lepszych kandydatów do popierania niż ja, no diabli wiedzą. No więc nie. Bo ci znajomi to byli tacy pisowczycy, że tak powiem, czyli zwolennicy PiSu, no więc... Aha, proszę Państwa, jedna ciekawostka. Jeden z znajomych powiedział tak, że tutaj, wiesz co, Wojtek, nie mogę, bo tutaj jeden z tych staszowskich dygnitarzy był tutaj u mnie w domu, tam posiedział to, tamto. No więc ja nie mogę być w swoim komitecie, bo on by się dowiedział, no i no jakby to wyglądało, no. No jakby to wyglądało, no normalnie by wyglądało, przecież ja tu, on sobie posiedział tutaj raz, a ja u ciebie siedzę czasami co tydzień. Był taki okres, a tak to no to raz na jakiś czas. Rzadziej ostatnio, bo mam mniej czasu. No ale nie, mowy nie ma i koniec. Dobra, proszę Państwa, no więc było ryzyko takie, że tam miałem jeszcze chyba 2 dni na rejestrację tego komitetu w Kielcach. A nie miałem ani jednej tej osoby w tym moim komitecie. No więc zrozpaczony wyszedłem na rynek, bo ładna pogoda akurat. I tak zaczepiałem różnych przypadkowych ludzi, tak, których tam z widzenia znałem. Z niektórym tam czasem gadałem i jakąś jedną dziewczynę spotkałem, która kiedyś do domu dziecka jeździła w grupie takich dziewczyn z ogólniaka ze mną. Jak pomagaliśmy tam w domu dziecka w Łoniowie i w Skopaniu. Ktoś tam jakiś mały biznesik mał, przechodził, zapytałem go. Ja już nawet nie pamiętam, kto tam był w tym komitecie, ale no różne przypadkowe osoby i te osoby, co mi tam? A co będę musiał robić? Ja mówię, nic, no tu się pan albo pani, albo ty się tu podpiszesz, że jesteś w tym komitecie i idę do widzenia. Wszystko resztę ja będę załatwiał. No to dobra. No i tak ten komitet założyłem. No pojechałem do Kielc tam. W Kielcach to wszystko zarejestrowałem. Trzeba przyznać, że muszę powiedzieć Państwu, że się spodziewałem czegoś gorszego tam w Kielcach. W tych komitetach różnych, w tych komisjach wyborczych, ale nie, ludzie byli naprawdę rozsądni, uprzejmi, kulturalni, tacy pomocni, że tam no, wytłumaczył jak tam wypełnić jakiś dokument, jak ja dokładnie nie wiedziałem, gdzieś tam nawet przedzwonił do internetu, zajrzał, jaką tam nazwę dać, jak się ta gmina nasza nazywa, że to będzie że to będzie wybory tam do jakiejś tam rady miejskiej, a ja myślałem rady miejskiej i gminnej, czy coś tam, czy na odwrót, nie pamiętam już nawet, mniejsza z tym. Proszę Państwa, przemoczyłem trochę nóżki i dlatego sobie tak tutaj kasznąłem. No i proszę Państwa, jakoś to się wszystko udało. No i wystartowaliśmy. No i resztę powiem Państwu w następnym odcinku. Proszę Państwa, teraz zmierzam do Kurozwęk. Kurozwęki są w tym kierunku, proszę Państwa. I chcę Państwu powiedzieć taką rzecz, że mniej więcej 4 lata temu, jak tutaj przylazłem z pieskami, bo ja tutaj często łaziłem wtedy, to ze zdziwieniem spostrzegłem, że na drodze leży nowy asfalt. I to było akurat no, dosłownie też parę dni przed wyborami samorządowymi. I teraz, 4 lata później, i to poprzedni burmistrz zdaje mi się, że to zrobił. A teraz, proszę Państwa, znowu mamy no, niecałe 1,5 tygodnia do, znaczy 1,5 tygodnia mamy do wyborów na burmistrza, bo będzie druga tura. I proszę Państwa, patrzcie Państwo, ten chodniczek świeżo posypany piaseczkiem, nówka. Chodniczek jest nówka. Znów pewna koincydencja. Ja tutaj już z kimś troszkę z władzą związanym rodzinnie rozmawiałem o takich koncertach, bo były takie koncerty w kościele, taka seria 4 koncertów. I koncerty były naprawdę bardzo dobre. Koncerty i organowe, i takie poetycko-muzyczne. 4 chyba, z tego co ja pamiętam. Na 3 to ja byłem. I ja mówię, że no fajny koncert, no gdyby te wybory były częściej, to i takie koncerty byłyby częściej. A ktoś tak, no to co, jakiś tu związek widzisz? Ja mówię, no jak, no przecież mamy za tydzień będą wybory. No tak, no ale przecież te koncerty już miesiąc czasu trwają. No, no tak, no ktoś widocznie miesiąc wcześniej wiedział, kiedy będą wybory. No nie, ja tu nie żadnego związku nie widzę i tak dalej. No więc proszę Państwa, ktoś oglądając ten filmik też będzie mówił, że nie ma żadnego związku, że ten chodniczek jest świeżo posypiany piaseczkiem, czyli świeżo zrobiony, a tym, że za te 1,5 tygodnia będą wybory na pana burmistrza. Ale
Ja ten związek widzę. Przy czym, proszę państwa, może nie krytykuję, że ten chodnik jest zrobiony. Niech pan Bóg mnie broni, ale... ale mnie śmieszy właśnie, że to jest wszystko robione mniej więcej na tej zasadzie. Że 4 lata to nic nie robimy, ale robimy ostatnie tam kilka miesięcy, bo wtedy ludzie sobie zapamiętają, że wuj, jaki dobry tutaj burmistrz, wójt, jakie dobre tutaj władze mamy samorządowe, bo nam chodnik zrobiły. No dobra. No, proszę państwa, ja, gdy będę burmistrzem całego Staszowa, a nie tylko tego małego Staszowa z wyjątkiem dużego Ćwokowa, gdzie burmistrz jest inny i będzie inny, to proszę państwa, ja tak nie będę robił. Znaczy w ogóle się nie będę zajmował chodnikami ani drogami, bo to będą inni ludzie przeze mnie upoważnieni do tego. Ale oni będą robić to wszystko cały czas. To nawet bym powiedział, że tuż przed wyborami to nawet oni będą mniej robić, bo nie będzie potrzeby. Proszę państwa, muszę to nawet zgłosić, bo się zrobił hałas. To nie moje pieski hałasują, tylko jakiś miejscowy piesek. Podchodzę, proszę państwa, już na górę do Kurowzek. I tu jest właśnie ten piesek, który narobi trochę hałasu. Bo moje pieski są spokojne, moje pieski, jak takiego małego pieska widzą, to się w ogóle, proszę państwa, nawet nie odzywają, bo co ich taki mały piesek, taki kurdupelek obchodzi. Jakby to był wielki pies, a to być może zabrałyby głos w tej sprawie. O tak to one, o tutaj na tym słupie pokazały, co o tym wszystkim myślą. Tam ślad został. Więc proszę państwa, wracając do głównej mojej myśli. No więc ja tak idąc sobie tą drogą tutaj, chcę państwu przedstawić, ale może jeszcze nie w tym momencie, pewien mój taki generalny plan, jak z Ćwokowa zrobić Staszów. I chcę państwa przekonać, że warto to zrobić, dlatego że otoczenie Ćwokowa to jest bardzo piękny teren. W tej chwili właśnie jestem w Kurowzękach. O, tutaj świeżutki, nowy asfalcik, proszę państwa, to jest Znówka. To jest Znówka, no za półtora tygodnia będą wybory na pana burmistrza. A to jest gmina Staszów, proszę państwa, Kurowzęki. Dobra, więc tak. Proszę państwa, tutaj w Kurowzękach co mamy? Mamy piękny stary kościół. Ja nie powiem państwu tam jakichś szczegółów biograficznych tego kościoła, bo się nie znam. Byłem w tym kościele wiele razy, ale to sobie państwo mogą w internecie sprawdzić, Kurowzęki, kościół i co to jest za budowla. Bardzo ładna i z zewnątrz, i wewnątrz, i dobrze utrzymana. Same Kurowzęki, no to są tak różnie. No. Niektóre domki są ładnie utrzymane, niektóre gorzej. Ale proszę państwa, jeżeli jest sporo budynków źle utrzymanych, to dla państwa, których ja tutaj chcę do Staszowa ściągnąć, bo taka w ogóle jest moja koncepcja, żeby ściągnąć na ten teren mnóstwo rozsądnych ludzi. Żeby, ponieważ w Staszowie mieszka masę mieszkańców Ćwokowa, to żeby ściągnąć mieszkańców Staszowa z zewnątrz, albo inaczej inkorporować do Staszowa różnych ludzi, którzy mieszkają w tej chwili gdzieś indziej. Oto pan burmistrz sobie wisi, proszę państwa, na tym pięknym budynku. I to jest moja koncepcja przemiany Ćwokowa w Staszów. Więc jak w jakimś miejscu jest dużo budynków zaniedbanych, to proszę państwa, to od razu jest sygnał, że tu jest tanio. Tanio coś można kupić. Tanio można kupić ziemię pod budowę. Tanio taki budyneczek można kupić, wyremontować i mieć fajny, zabytkowy, prawie że budyneczek. No taki zabytkowy jak zabytkowy, ale przynajmniej stylowy. Więc to jest atrakcja. Proszę państwa. O, teraz już widzą państwo kościół. Tu jest taki ośrodek pomocy społecznej. Prowadzą siostry zakonne, siostry Szorytki, z tego co ja pamiętam. I tutaj starsze osoby mają taki dom, dom opieki. Czyli tutaj różne starsze osoby sobie mieszkają. Ja przypuszczam, że w dobrych warunkach lokalowych. Myślę, że też w dobrych warunkach psychologicznych. No bo jednak jak prowadzą coś siostry, to powinno być dobrze. A tam, proszę państwa, tam są właśnie tereny tego właścicieli pałacu w Kurowzękach i tam bizony. Ja nie wiem, czy z tej odległości uda mi się namierzyć jakieś bizonki. Tutaj chyba... O, proszę państwa, coś tam... To chyba są bizony, proszę państwa. To są... Ja mam bardzo mały kranik, więc tego nie jestem pewien, czy to są bizony, bo tam też są dziki. Ale to chyba są bizony. Ja nie widzę z tej odległości. I zrobiłem zoom w drugą stronę i teraz zmierzam w kierunku kościoła. Widzą państwo, odchodniczek jest jeszcze pocowany, jest dokończany. Do wyborów jest jeszcze kilkanaście dni, więc trzeba go ładnie tutaj dokończyć.
Tutaj, proszę Państwa, taka szopa była, którą ja filmowałem przez wiele miesięcy, a może i lat, która się rozwalała stopniowo. Ja mówiłem, że ta Unia Europejska to jest taka stara szopa, która się wali i że ona się zawali. I ta szopa, i ta Unia Europejska. I tą szopę ktoś miłosiernie tutaj rozebrał. No i teraz czekamy tylko, aż tą Unię Europejską ktoś rozbierze. No ale ja sobie idę, proszę Państwa, dalej. Więc Kurozenki, proszę Państwa, to jest wielka atrakcja dla kogoś, kto zamieszka w Staszowie. Bo będzie 6-7 kilometrów drogą asfaltową, nie tą, którą ja szedłem, ścieżką rowerową, tylko taką drogą wojewódzką. Ma tutaj dojazdu, a jest też piękna ścieżka rowerowa, którą właśnie w tej chwili ja maszerowałem z pieskami. I to będzie też gdzieś 5-6 kilometrów, żeby tutaj być już w pałacu w Kurozenkach. Ja tutaj był taki okres, że codziennie przychodziłem do tego pałacu, żeby sobie posiedzieć, napić się na przykład herbaty albo soku latem. Pieski tam gdzieś były przymocowane do nogi od stołu, odpoczywały, bo były troszkę zmęczone, ale nie bardzo, bo to są psy sportowe. Widzą Państwo, jak one tutaj szarpią, jak one się rwą do przodu. O, to jest tylko kościół w Kurozenkach. Tu jest plebania, tam jest taki dom, który można by wykorzystać na jakąś świetlicę. Taki wielki budynek, który jest własnością, jak sądzę, parafii. Nie wiem, czy będzie go widać tutaj stąd, zaraz Państwu ewentualnie pokażę. I to stoi takie zaniedbane, puste, z tego co ja tam kiedyś tutaj zasięgałem języka, bo ja to chciałem świetlicę zrobić w Kurozenkach też, bo ja przynajmniej mam taką manię zakładania świetlic. To mnie trochę odbija. O, ten budynek to widać tam. O, widzą Państwo, jest taki budynek. Zaraz ja zrobię zoom i zobaczę Państwo, że to jest plebania, a tam jest taki budynek. No i proszę Państwa, nie sądzę, żeby w tym budynku coś się działo. Chyba się nic nie dzieje, a mogłoby się dziać. Więc gdyby Państwo tutaj zdecydowali się mieszkać w Staszowie, to i w tym budynku byśmy zrobili, oczywiście w porozumieniu z księdzem, dokładnie biorąc to ksiądz by zrobił, natchniony przez Ducha Świętego i tutaj nasze jakieś namowy, wskazówki i pieniądze, które na to byśmy dali wspólnie. Proszę Państwa, ja teraz zrobię taki obrót dookoła osi, bo tak robię czasami, jak pieski mi się wokół ręki zamotają. O, i teraz mam znowu wolną rękę, że tak powiem. Więc mając wolną rękę, mogę wolno do Państwa mówić, w sensie wolności, że wolno mi mówić, na co mam ochotę. No więc, to proszę Państwa, mój taki tajny plan przerobienia Ćwokowa na Staszów to jest taki. Tych ćwokowiaków, którzy zamieszkują ćwoków, to ja nie przekonam, bo proszę Państwa, bo ja w tym mieście żyję 40 parę lat i skoro ja do tej pory nie przekonałem ludzi do różnych rzeczy, to ja ich nie przekonam dalej po prostu żyć. Ćwokiem się urodził i ćwokiem umrze i na ćwoków zawsze będzie głosował. Na mnie zagłosowało 359 osób, z tego co pamiętam, na chyba kilkanaście tysięcy, które mogły głosować. Więc za dobrze nie jest. A jakby Państwo tutaj się sprowadzili, zamieszkali, to wtedy byśmy zrobili tutaj porządek. Ale znowu przerwę na chwilkę. Proszę Państwa, tak, tu jest cmentarz. A tutaj, proszę Państwa, jest taka kamienna droga zrobiona. Też nówka, proszę Państwa, też tutaj wybory dały znać o sobie, bo tu jeszcze piaseczek leży. Gdzie o tam na dole to jest nówka. A tutaj, proszę Państwa, jest taki kamień, diabelski kamień, zdaje się, jest taka legenda, że ten diabeł ten kamień niósł, ja nawet nie pamiętam dokładnie, po co on niósł, gdzieś tam i tutaj go zostawił. Może chciał kościół zniszczyć, który jest tam. O, tą legendę, to można by sobie tutaj, ja Państwu ją nagram, o, tą tablicę Państwu nagram, sobie Państwo będą mogli przeczytać. Chwileczkę, pieski, bądźcie spokojne, o. Zrobię sobie Państwo stop w filmiku i sobie będą Państwo mogli to przeczytać. Kamień 20 metrów, no właśnie to był tamten kamień. O, tutaj są takie różne jeszcze atrakcje turystyczne. I proszę Państwa, zbliżam się powolutku do pałacu w Kurozenkach. On jest w tamtym kierunku. I moja koncepcja, teraz wezmę kamerkę na siebie trochę, żeby Państwo trochę mnie widzieli. A tu są pieski moje. A to jestem, proszę Państwa, ja. Więc proszę Państwa, moja koncepcja polega na tym, żeby nie przekonywać już mieszkańców Ćwokowa, bo to nie ma sensu, tylko ściągnąć do Ćwokowa mnóstwo ludzi z zewnątrz i
Ci ludzie przerobią ćwoków na Staszów. Dobra, to teraz wezmę kamerkę już do przodu i będę dalej opowiadał. Dlaczego, proszę Państwa, tak warto zrobić? Dlaczego mam taki pomysł? Proszę Państwa, bo nawet po tych wyborach, które tutaj miały miejsce, to mnóstwo zapytań, komentarzy, jakichś tam pozdrowień czy trzymania kciuków za mnie, to 10 razy więcej dostałem spoza Staszowa i Ćwokowa niż ze Staszowa i Ćwokowa. Bo tutaj to ludziom to wiesi tam, jak kandyduje, nie kandyduje, czy to coś tam, to ludziom jest to gancy gal. Tu zawsze Ćwok rządził i będzie rządził dalej i to jest dla ludzi normalne i nawet nie przychodzi im do głowy, że może być inaczej. Natomiast ludzie z zewnątrz to się interesowali tymi wyborami. I tam różne te moje filmiki oglądają, analizują, porównują jeden z drugim i zadają mi bardzo inteligentne pytania. Bo na przykład wczoraj wieczorem miałem takie pytanie na przykład od jednego bardzo wnikliwego, inteligentnego, oj, na pewno bardzo przyzwoitego widza w mojej telewizyjnie Magister TV i mojej strony na Facebooku Wojciech Zarzycki, albo nie Magister Zarzycki, bo mam dwie chyba. Jedną sam założyłem, jedną ktoś mi założył, jest jakaś podczepiona, jedna pod drugą. Nawet nie wiem jak to jest zrobione, bo mnie to nie interesuje, bo ważne, że działa. Mam też na kanał na YouTube Wojciech Zarzycki. Obecnie tą stronę nie Magister Zarzycki zaniedbałem trochę, nie mam czasu tam klepywać tych filmików i ona tam jest opóźniona w stosunku do tych innych stron. To taka uwaga techniczna. Proszę Państwa, no więc ten pan mi zadał takie, ta osoba mi zadała takie pytanie, że proszę Pana, Pan mówił o świetlicy w urzędzie, że zrobi Pan w urzędzie, jak będzie Pan burmistrzem, świetlicy w urzędzie miasta, tam w takiej wielkiej auli i w czasie sesji tam sprzęty świetlicowe będą wynoszone, a w iskierce, którą Pan burmistrz Panu dawał, to pan tak nie chciał wynosić tych sprzętów, bo pan się żali, że ten burmistrz to sobie tylko jaja robił, mówiąc, że niby daje salę, ale każe te sprzęty wynosić. No ja temu, tej osobie wyjaśniłem, że w urzędzie gminy, w tej wielkiej auli, to my kiedyś, już jako mieszkańcy Staszowa, jak państwo tu się sprowadzą, to zrobimy sobie wielką świetlicę na tej zasadzie, że stoły bilardowe, szafy różne i różne ciężki sprzęt będzie stało na stałe. Natomiast wywieziemy w razie potrzeby na kółeczkach stoły tenisowe, bo ja tak robiłem w świetlicy, którą miałem w szkole, że stoły tenisowe żeśmy wywozili do magazynku w czasie lekcji, a po lekcjach żeśmy przywozili z powrotem na kółeczkach. Natomiast stoły bilardowe będą stały na stałe i się je przykryje suknem, najpierw jakimś blatem, potem sukno na to i mamy stół konferencyjny, przy którym siedzą radni, burmistrz i tak dalej. O tutaj, proszę Państwa, są takie budynki gospodarcze, które, jak mi się wydaje, należą też do właścicieli tutaj tego pałacu, który w tamtym kierunku będzie. A tu jest taki budynek administracyjny, który jest też zarządzany przez właścicieli tego pałacu, państwa Popiel. Bardzo, bardzo rozsądni, porządni, uczciwi ludzie. Ja ich lubię. Czy oni mnie lubią, to nie wiadomo, ale znaczy chyba mnie lubią, bo pierwsi mi się kłaniają, jak mnie zobaczą. Ja jestem taki trochę rozstawiony, więc czasami no, wypadałoby, żebym to ja robił pierwsze, tylko że często oni mnie pierwsi widzą, a są ludzie tak kulturalni, tak na poziomie, że pokazują to, że mnie widzą, a ja czasami jestem zamyślony i dopiero potem odpowiadam na ich pozdrowienia. Tutaj są koniki, proszę Państwa. Tak, bo tu jest stadnina na koni i można sobie konno pojeździć. I tu jest nawet chyba kilka stadnin, takich prywatnych różnych. O, tutaj pan burmistrz też jest. Jak państwo widzą, on jest wszędzie. O, tam jest pani wiceburmistrz. Pani wiceburmistrz też była wszędzie. No bo to jest cały czas gmina Staszów. A dokładnie biorąc, Ćwoków. Znaczy, o, przepraszam, proszę Państwa, jestem w rozwękach. To bym już nie wolno mi takiej nazwy używać, bo ja tutaj nie znam miejscowych stosunków. Na pewno ten teren już, teren pałacu i wokół pałacu to już jest, to są kurzwęki, prawdziwe, dumne kurzwęki, to nie jest żaden Ćwoków. Tutaj rządzą naprawdę rozsądni ludzie, bo są właścicielami tego. Tu jest mnóstwo takich różnych figurek, to jest zapewne Matka Boska, ale są też inne figurki, one są zadbane zawsze. W maju tu jakieś tam są kwiaty świeże, jakieś tam świeczki. Tu jest parking spory. Tutaj są naprawdę wielkie imprezy. Jest taki dziki zachód w Kurzwękach, gdzie tutaj są tysiące ludzi, proszę Państwa. I wielka impreza z Indianami, z kowbojami. Ja filmowałem kilka razy te imprezy i te filmiki są na moich stronach internetowych.
To są rozsądni ludzie, którzy tutaj są właścicielami tego, to chociażby to, że tutaj w tym miejscu mają reklamę jakiegoś innego miejsca. Ja tam nigdy nie byłem, 50 km stąd, Krajno Zagórze. Bo ci ludzie sobie zdają sprawę, że jak tutaj reklamują inne miejsce, to w tym innym miejscu reklamują na pewno ich. A ponadto, jak ktoś przyjedzie na ten teren, to na pewno zajrzy i do nich, i do Kurozwęg. Więc jak przyjedzie tam do tego Krajna, to przyjedzie zapewne i do Kurozwęg. Tak. O, tutaj proszę Państwa, tam jest jakaś piwowarnia, tak chyba się ten budynek nazywa, tak. Tam przypuszczam, że są jakieś miejsca hotelowe. Tam już widać w tle pałac. Tutaj taka jest jakiś potok niewielki, który wpływa do rzeki Czarnej. Ja tak się czasem mocuję, bo moje pieski, proszę Państwa, mają różne koncepcje, gdzie to można by skręcić na bok, ale ja chcę iść w jednym kierunku i one mniej więcej wiedzą, że i tak pójdziemy tam, gdzie ja chcę, ale swoje koncepcje próbują też wdrażać. A proszę Państwa, już zbliżam się do bramy tego zespołu pałacowego w Kurzwękach. I na czym to ja, proszę Państwa, skończyłem? Na tym, że jak ja tutaj Państwa ściągnę na ten teren, to my z Świokoła zrobimy Staszów. To powtarzam już jak mantrę. A pokazuję Państwu ten teren, żeby Państwo wiedzieli, że warto się tutaj sprowadzić, bo mieszkając w Staszowie, to nawet jak sobie Państwo wjadą do Kurozwęg, albo nawet tutaj zamieszkają w Kurozwęg, to jest i tak gmina Staszów. I Państwo będą mogli wybrać rozsądne władze w Staszowie. A wtedy zrobimy naprawdę, proszę Państwa, w tym miasteczku cuda, bo tam można zrobić cuda. I ja Państwu będę opowiadał, nie wiem, czy w tym odcinku, czy w następnym, o tych różnych cudach, które tam można zrobić. Na razie Państwu pokazuję cudowne miejsce tutaj. I niech Państwo zwrócą uwagę na jedną rzecz. To, że tutaj nie rządzą ćwoki, to widać chociażby po stanie tych drzew. Że te wszystkie drzewa, to są różne drzewa, duże, małe i stare i młode, ale wszystkie to są normalne drzewa, prawda? O, tam wiewiórka, proszę Państwa, jest. Moje pieski dlatego się zaniepokoiły, bo tam jest wiewiórka. Może ją złapę. O, tak, tak, tak. Argunia, bo uspokój się, to jest tylko wiewiórka. Ona wlazła na drzewo, a moje pieski ją pozdrawiają. O. No więc, proszę Państwa, stan tych drzew, że mają te drzewa normalne korony, normalne gałęzie, są normalnie pielęgnowane, a nie obrzynane tak jak w Ćwokowie, zwanym przez Ćwoków Staszowem, to już samo to świadczy, że tu jest inaczej. Tutaj co roku jest coś nowego zrobione. Na przykład ten mur tak wyremontowany jeszcze rok temu nie był, a teraz już jest. I jest rozsądnie zrobione, że jest fragment taki wysokiego muru, fragment takiego niższego. To jest fajne, bo po co wszędzie zasłaniać widok? Pewnie ten mur kiedyś był wyższy wszędzie, no ale jak już jest odbudowywany, to po co go tam ciągnąć koniecznie do samej góry, tak jak tutaj, na tym fragmencie. Tu jest taki parking. No i proszę Państwa, o, pałac w Kurozwękach to jest właśnie to, co widzą Państwo na ekranie. Obraz trochę drga, nawet podejrzanie trochę drga. Ja chyba kamerkę na chwilkę włączę ją za chwilkę drugi raz, bo coś tutaj te moje pieski szarpiąc mogły nabroić. Albo nie będę nic kombinował. Dobra. Tutaj są takie budynki, proszę Państwa, w których mieszkają sobie ludzie na razie. One są w średnim stanie, że tak powiem, jeżeli chodzi o remonty. Bo one, ja nawet nie wiem jakie tutaj są własnościowo różne układy. Ale one nie są użytkowane przez Państwa Popiel, tylko przez ludzi, którzy tutaj zamieszkują jeszcze od czasów komunizmu, tak to powiedzmy. Bo w czasie komuny ten pałac zabrano właścicielom, czyli Państwu Popiel, czy Popielom, to nie wiem jak prawidłowo odmawiać, nie jestem aż takim specjalistą. Tu pokażę Państwu taką tablicę. Różne atrakcje, które są tutaj na tym terenie. Niech Państwo zobaczą. Z tym, że ja zachęcam Państwa, żeby Państwo sobie weszli na strony internetowe właśnie tutaj tego pałacu konkretne, a nie korzystali tylko z mojego filmiku, który jest tylko taką impresją. Ja tutaj lubię przychodzić, proszę Państwa, bo tu jest miła atmosfera, to są naprawdę fajni ludzie. Fajni ludzie są właścicielami tego pałacu i tego terenu i oni zatrudnili fajnych ludzi do pracy, do pomocy im tutaj. To jest naprawdę
Bardzo, bardzo sympatycznie. Ten zoom trochę jest za duży, zaraz ja tutaj ten zoom, proszę Państwa, zmienię, żeby Państwo może bardziej widzieli panoramicznie. O! To jest właśnie ten teren. Różne place zabaw. Tam, w tamtym kierunku są bizony. Tam kiedyś był wielbłąd, ale już nie ma. Tam są strusie. Ja może Państwu, ja podejdę, może do tych strusie Państwu pokażę, że są. Są lochy, w sensie pełne tajemnic, w pałacu, w podziemiach. Ale są też lochy w sensie takim, że są dziki. Jest spore stado dzików tam dalej. A moje pieski tutaj znowu coś poczuły, kreta chyba, bo tutaj kret działał intensywnie i dlatego pieski tam szarpały mnie. Podejdę i pokażę Państwu te strusie w tym momencie, a do pałacu tam jeszcze podejdę za chwilkę. Tu jest taka zjeżdżalnia, taka usypana góra i można sobie zjeżdżać na linię. Tutaj za chwilkę będą już strusie. Tu są takie różne budynki i w tych budynkach można sobie zjeść, napić się czegoś i na powietrzu, bo tam jest taka wiata i wewnątrz. Wieczorami można potańczyć w sezonie, czy w takim sezonie letnio-jesiennym. W tej chwili to obawiam się, że to już raczej chyba nie jest czynne. Chociaż kto wie, może w weekendy może jest czynne. O, tutaj, proszę Państwa, zaraz podejdę i tam struś mi mignął. Tu jest kort tenisowy. Tutaj są takie dwa budyneczki. Tam jest oranżeria tam w oddali, a to się nazywa chyba pawilon. I tutaj są miejsca hotelowe, gdzie można sobie zamieszkać. Oczywiście w pałacu też są miejsca hotelowe. Oraz takie sale konferencyjne, które można wynajmować. I są i duże sale konferencyjne, tak jak w pałacu. I sala balowa jest spora. Oraz są takie mniejsze i średnie sale konferencyjne, więc można konferencje różne tutaj robić. Tutaj, proszę Państwa, ja podchodzę w tej chwili do takiego placu wysypanego piaskiem. To jest takie miejsce na rodeo. I tutaj, jak jest dziki zachód, to taka znakomita grupa kaskaderów konnych, kowbojów, można tak powiedzieć, apolinarski grup. Tutaj różne prezentacje mrożące krew w żyłach robi, a ja mrożąc krew w żyłach tym kowbojom je filmuję, bo czasami pozwolili mi tam raz wejść do środka i filmowałem to od środka. Przy czym potem zaprzestałem filmowanie od środka, bo jednak filmowanie z zewnątrz chyba lepiej wychodzi. No bo taki jest układ tutaj terenu. A tutaj, proszę Państwa, widzą Państwo, ja tu nic nie kłamę Państwa, tam jakiś struś sobie biega. O, widzą Państwo, tak, to jest struś, prawdziwy struś. Ja, proszę Państwa, kiedyś widziałem, jak się przyrządza jajecznicę z strusich jaj. To, proszę Państwa, to nie jest w kij dmuchał. Żeby się dobrać do wnętrza strusiego jaja, to trzeba wziąć wiertarkę, prawdziwą wiertarkę taką do metalu. I widziałem, jak z wielkim naciskiem silny chłop wiercił dziurę w takim jajku. Wiertłem do stali, widiowym. Taka to jest, proszę Państwa, sprawa. Podejdę tam dalej, tam będą bizony. Chyba filmik wyłączę na chwilkę, bo tutaj akurat pasowałaby przerwa. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i proszę Państwa, to są już właśnie bizony. To są jakieś, zdaje mi się, młode sztuki. Tutaj mają karmę, a przy okazji jedzą sobie oczywiście trawę. Trawa zielona, jeszcze jest późna pora, przecież jest, dzisiaj jest chyba 19 listopada. Tutaj, o, tam jest ten pałac w Krózwękach, w zasadzie taki zameczek. A tu w tym budynku mieszkają Państwo Popiel, czyli właściciele tego terenu. Spadkobiercy przedwojennych właścicieli, też Państwa Popiel. I pałac w Krózwękach ma historię kilkusetletnią. Nie chcę teraz w tej chwili tutaj popisywać datami, ale coś mi się zdaje, że tam są daty jego założenia w tym miejscu, 1300 coś. Tu jest, na takiej wysokiej skarpie jest kościół w Krózwękach. Obok jest ten dom ludzi starszych, prowadzony przez siostry zakonne. Tam wzdłuż płynie rzeka Czarna. Ja wzdłuż tej rzeki Czarnej przyszedłem tutaj, proszę Państwa, ze Staszowa.
przechodząc przy okazji przez Ćwoków, bo Staszów to jest mój dom i okolice domów, gdzie mieszkali moi wyborcy. Tak już będę jak mantrę to powtarzał. I różni rozsądni ludzie, którzy mi pomagali w tych wyborach. No a reszta, no to jest Ćwoków, który rządzi się swoimi ćwokowskimi prawami i zwyczajami. A to jestem ja, nie magister Zarzycki, tutaj na tle tych bizonków się, proszę Państwa, sfotografuję tą kamerką, że tak powiem. I coś tu Państwu jeszcze opowiem. Aha, proszę Państwa, w tamtym kierunku są dziki. Tam jest spore stado dzików, a tutaj przyleciał piesek. Ponieważ ten piesek jest miejscowy, a moje pieski nie są miejscowe, to ja teraz filmik skończę, żeby te moje pieski wziąć na smyczy krótko, bo nie wiadomo, na czym się takie spotkanie dwóch piesków. Proszę Państwa, spotkanie było bardzo przyjacielskie. Piesek tylko wąchuje miejsce, gdzie były przed chwilą moje pieski. Moje pieski są tutaj, widzą Państwo, nie ma żadnego szczekania. To jest piesek, który dostosowuje się swoim poziomem psychologicznym do poziomu tutaj wszystkich mieszkańców tego pałacu i tego terenu, czyli to jest pies na poziomie, który wie, że on jest tutaj miejscowy, powinien dbać o wszystko, mieć na wszystko oko, ale nie powinien się awanturować, nie powinien zaczepiać obcych piesków, które jego też nie zaczepiają. Więc proszę Państwa, będę szedł w dalszym kierunku, powiem tak poetycko, tutaj mieszkają różne zwierzęta, tutaj widziałem tabliczkę osioł i rzeczywiście mieszka tu osioł, tylko o, tam jakieś lamy mieszkają, zaraz Państwu pokażę te lamy. Ciężko mi zoom zrobić, bo pieski mnie szarpią, więc Państwu nie pokażę, niech Państwo wierzą mi na słowo. I zmierzamy w kierunku dzików, a moje pieski się strasznie mają inną koncepcję. O, tu są kurki. Jeden z moich piesków jest wielkim miłośnikiem drobiu, więc dobrze, że te kurki są za siatką. To są kury, ale jest też takie, o tam, pod dachem, miejsce, gdzie są różne inne ptaki, takie egzotyczne też. Ja nawet nie znam się na tym za bardzo, więc nie wiem jakie. O, tutaj są kaczuszki. Kaczuszki oczywiście, jak to kaczuszki, siedzą w wannie z wodą. Teraz wyłączę kamerkę, bo jedzie jakiś ciężki sprzęt, który coś tu będzie robił. A to, proszę Państwa, nie magister Zarzycki w chatce Koziołka Matołka, bo niedaleko Kurozlęk i Staszowa jest Pacanów. To jest gdzieś 20 parę kilometrów, może 30 od Staszowa, więc na tym terenie jest też taka sławna miejscowość. Tam chyba widzą Państwo Koziołka Matołka. Ja kamerkę wyłączę, kamerka zaczyna mi coś wariować. Proszę Pana, czy warto tutaj się sprowadzić na tereny wokół Staszowa, między innymi do Kurozlęk? Tak, oczywiście. Widzą Państwo, ten sportowiec ma ten sam pogląd co ja, a tutaj będę szedł w kierunku już pałacu w Kurozlękach. Tu jest oficyna, tam jest oranżeria. W tej oranżerii są miejsca noclegowe oraz kawiarnia, restauracja. No taka jadłodajnia, znaczy jadłodajnia to jest może złe słowo, ale po prostu punkt gastronomiczny wysokiej klasy, dobre jedzenie, między innymi różne potrawy z bizona, co jest specjalnością tutaj Kurozlęk, no bo tutaj, proszę Państwa, sobie żyją bizony, tak jak w Ameryce. No i tu jest ten pałac. Kiedyś to był zamek obronny na bagnach, które są tutaj dookoła, były przynajmniej, bo są w dużym stopniu osuszone. No i tam jest sala balowa, te właśnie wielkie okna to są okna sali balowej, tam odbywają się wesele, różne przyjęcia, różne rauty, często międzynarodowe, różne spotkania. A tutaj w sezonie na zewnątrz można sobie siedzieć przy kawie, herbacie, jakimś dobrym piwie. A tu jest fosa. W tej fosie też się rozgrywają różne sportowe i turystyczne atrakcje. A tutaj, proszę Państwa, zwykły widok na tym terenie, czyli to, co Państwo widzą. Piękna Amazonka. Tutaj widzą Państwo piękny platan rośnie. W parku pod platanem pani siądzie z panem. Była kiedyś taka modna piosenka. A tam piękna Amazonka dosiada konia i szkoli go lub no po prostu dla przyjemności sobie tutaj po tym terenie jeździ. Ja przynajmniej sobie tak troszkę ostrożnie przed tą kamerką używać ją ostrożnie, bo ja zacząłem ją machać i obraz zaczął mi się psuć. Ale na szczęście wszystko chyba jest w porządku. No, to jest sprzęt, który nie powinien być szarpany przez moje pieski. Tu jest rzeka Czarna. To jest koryto rzeki Czarnej, no coś się jednak dzieje.
to mnie troszkę niepokoi. Opuszczam już teren pałacu w Kurozwękach. Będę szedł w kierunku Staszowa. Trochę jestem, proszę Państwa, lekko zaniepokojony, bo kamerka zaczęła mi troszkę wariować, bo chyba nie jest dopasowana do tego, że ktoś idzie, psy go szarpią, a on coś na niej nagrywa. No ale zobaczymy, może wszystko będzie dobrze. Więc proszę Państwa, mój plan życiowy jest następujący. Chciałbym Staszów, Ćwoków przerobić na Staszów. Potrzebuję w tym celu kilkunastu rozsądnych ludzi, którzy by się do tego miasta sprowadzili, bo takich kilkunastu rozsądnych ludzi tutaj w Staszowie ciężko jest znaleźć. Co my wtedy, proszę Państwa, zrobimy w tym mieście i co ja, proszę Państwa, gwarantuję? Otóż, proszę Państwa, po pierwsze, mieszkanie w bardzo atrakcyjnym terenie, gdzie jest rzeka Czarna, która tam przepływa wokół Kurozwęk, pałac w Kurozwękach i tereny wokół tego pałacu, bizony, największe stado w Polsce, pierwsze stado w Polsce bizonów, jakie w ogóle były. Bardzo rozsądni ludzie, którzy tutaj gospodarzą tym, czyli państwo Popiel. No i do tego całego interesu jeszcze ja, czyli nie magister Zarzycki w Staszowie. Co by państwo mieli na tym terenie, oprócz tych atrakcji turystycznych? Aha, jeszcze inna atrakcja oczywiście, Golejów, Jezioro Golejów, Zalew Hańcza. Jezioro Golejów to jest 3 km, Staszowa Hańcza to jest kilkanaście kilometrów. Zamek Krzysztopór, wielki, jeden z największych w Europie zamków, leżący w ruinie co prawda, ale ogromny. No, chyba nie trzeba mówić, co to jest Krzysztopór. Filmik, proszę Państwa, znowu niestety chyba zakończę, bo jednak chodzenie z kamerką i nagrywanie źle tej kamerce służy. Kamerkę włączyłem przed chwilą, bo rozmawiałem z takim swoim znajomym, dobrym muzykiem, który mówi w ten sposób, że przyjeżdża tutaj do Kurozwęk, bo oni mają fortepian w sali belowej i on sobie to przyjeżdża grać, poćwiczyć sobie granie. Dla przyjemności, no i też, żeby mieć tą technikę znakomitą w dalszym ciągu. W Staszowie też jest fortepian Domu Kultury, ale mówię, że tu ma lepsze warunki, no, że jednak tu się lepiej czuje. No i to jest, proszę Państwa, typowe. Aha, jeszcze też mówię, że jaki tam koncert miał, to tu, to tam, w znanych miejscach ma te koncerty. Natomiast w Staszowie nie ma akurat on, czego żałuje i on, i ja jako słuchacz. No ale właśnie to jest Ćwoków, który chcemy przerobić, proszę Państwa, wspólnie na Staszów. Ja teraz powiem Państwu, co tam w tym Staszowym my możemy zrobić. Dlaczego warto się sprowadzić? Proszę Państwa, edukacja, najważniejsza rzecz, edukacja. Będą Państwo mieli świetną edukację i tą edukację, no nic, muszę kamerkę jednak wyłączyć, bo wariuję. Szedłem, proszę Państwa, do Kurozwęk i chwaliłem tutaj ten świeżo oddany chodnik kilkanaście dni przed wyborami. Ale proszę Państwa, wracając z Kurozwęk, to spostrzegłem tutaj, proszę Państwa, pewną ciekawostkę przyrodniczą. Zaraz Państwu ją dokładnie pokażę, w miarę przynajmniej. O, zauważcie Państwo, że tutaj mamy takie miejsce. Ja tylko teraz pieski tutaj zamontuję jakoś, żeby mi nie szarpały, żeby mi kamerka nie wariowała. I zaraz Państwu coś pokażę. Tutaj pokażę Państwu, że to miejsce jest w tej chwili bardzo niebezpieczne. Po zrobieniu tego chodnika jest tutaj o wiele gorzej niż było przed robieniem tego chodnika, bo zaczyna się tutaj robić niebezpiecznie. Dlaczego? Bo powstała, proszę Państwa, tutaj taka w tym momencie skarpa. Ja po tej skarpie troszkę zejdę na dół i Państwu pokażę tutaj sytuację. O, kamerka mi trochę wariuje, no trudno. O, widzą Państwo, to jest takie miejsce. Takie miejsce. Tutaj, że tutaj jest od chodnika do dna tego miejsca jest no dobrze ponad metr. 1,30 m być może. O, widzą Państwo, moje pieski teraz zaczynają tutaj nawet szaleć. Zaraz zrobię zoom, może coś tutaj się poprawi. No, kamerka ewidentnie mi zaczyna wariować, ale na to nic nie poradzę. Więc proszę Państwa, zrobiło się niebezpieczne miejsce. I dlaczego to miejsce jest niebezpieczne? Bo nie ma barierki. Natychmiast z tym chodnikiem powinna być tutaj zrobiona barierka. Ale te ćwoki, które rządzą tym miastem i gminą, to takimi drobiazgami się w ogóle nie przejmują. Jak się kto zabije, to wtedy będziemy się przejmować. Dopóki się nikt nie zabił,
to się tym przejmować nie będziemy. Dlaczego się może zabić, proszę Państwa? Dlatego, że to miejsce nie jest dobrze oświetlone. Zaraz tu Państwu pokażę, wdrapę się na górę. Aha, tu, no tu jeszcze, proszę Państwa, taka rzecz. Ktoś, kto się pośliźnie albo nie będzie wiedział. Ktoś, kto nie jest miejscowy, bo miejscowy to się nauczą, że tu trzeba uważać. Chyba, że po pijaku. To wtedy tu się może stać wypadek. Ale ktoś, kto nie jest miejscowy, albo dziecko, które biegnie szybko, tam pośliźnie się, czy zaczepi nogą o coś, to przewróci się, rąbnie głową na przykład w te pniaki, które są tutaj. I może być wypadek nawet śmiertelny. Lub no, złamie rękę, złamie kręgosłup. Mój kolega z klasy, z podstawówki, w pracy potknął się, przewrócił się do tyłu i choruje na kręgosłup od 20 paru lat. Jest inwalidą, ma rentę inwalidzką. Chodzi, ale z bólem. No, moje pieski tam coś dorwały, jakieś łódko, zdaje się, które ktoś tutaj gdzieś rzucił, no i sobie tam obgryza. Ale to nie o to mi chodzi, proszę Państwa, tylko o niebezpieczne miejsce. Ono jest niebezpieczne dlaczego? Dlatego, że nie ma tutaj oświetlenia, bo na tym słupie nie ma lampy, widzą Państwo. Tutaj nie ma lampy. Lampa jest dopiero tam dalej oraz lampa jest dalej w tamtym kierunku. O tam. Więc to miejsce tutaj jest nieoświetlone. Więc no po prostu, kto będzie o tym wiedział, że tutaj tak jest, to będzie ostrożny. Kto nie będzie wiedział, to tutaj może wpaść. O. Ja sobie, proszę Państwa, w tej chwili postawię kamerkę na chodniku, a sobie sam będę do tej kamerki mówił. To zobaczą Państwo, jaka to jest tutaj spora skarpa. O. Ja sobie stoję dosłownie kilkadziesiąt metrów od krawędzi tego chodnika, mogę się nawet tutaj jeszcze przybliżyć. W to miejsce można wpaść. To jest typowe dla staszowskich miejsko-gminnych inwestycji, że na okładce jakiegoś pisemka rozdawanego za darmochę ludności Staszowa, żeby się ćwoki cieszyły, jakie to są wspaniałe władze, to wygląd będzie wspaniały. Natomiast moja kamerka pokazuje Państwu troszkę inny wygląd i martwię się tylko tym, że ta kamerka zaczyna mi się psuć, bo wiewiórka, którą zobaczyłem w Kurozwękach, szarpnęła moimi pieskami, że tak powiem, a pieski szarpnęły kamerką i jest problem, no, ale to nic. Jestem, proszę Państwa, na tej ścieżce rowerowej między Staszowem, który jest w tamtym kierunku, a Kurozwękami, które są w przeciwnym kierunku. I tutaj widzą Państwo, ile tu jest nieużytków. Tutaj tylko gdzieniegdzie jest jakieś pole użytkowane. Natomiast większość tutaj tego terenu są nieużytki. Skoro są to nieużytki, to są bardzo atrakcyjne tereny do zrobienia czegoś, do zarabiania pieniędzy, proszę Państwa. Także to jest kolejny gwóźdź programu, że tutaj do tego Staszowa warto, proszę Państwa, przyjechać i przerobić ćwoków na Staszów. Inne miejsce na tej samej ścieżce rowerowej Staszów-Kurozwęki. Tutaj też wzdłuż drogi są prawie same nieużytki. Tam w oddali jest rzeka Czarna. Z drugiej strony są lasy. Tutaj, proszę Państwa, jest masę zwierzyny. Tutaj widziałem wiele razy stada saren, widziałem dziki. Co tu? No, zające to oczywiście, że też. Tutaj nawet w pobliżu są ślady dzików, które kopały tutaj w tych nieużytkach, szukając jakichś pędraków lub jakichś korzonków. Ten teren jest bardzo piękny, bardzo uroczy, turystycznie można by go wspaniale wykorzystać. Na przykład ja myślę o tym, żeby puścić dyliżans Staszów Kurozwęki i tutaj w tych laskach robić na ten dyliżans napady jakichś rozbójników, kowbojów w kapeluszach. Może Indian nawet. Różne rzeczy można tutaj robić. Inne miejsce na tej samej ścieżce rowerowej Staszów-Kurozwęki. Tutaj też wzdłuż drogi są prawie same nieużytki. Tam w oddali jest rzeka Czarna. Z drugiej strony są lasy. Tutaj, proszę Państwa, jest masę zwierzyny. Tutaj widziałem wiele razy stada saren. Widziałem dziki. Co tu? No, zające to oczywiście, że też. Tutaj nawet w pobliżu są ślady dzików, które kopały tutaj w tych nieużytkach, szukając jakichś pędraków lub jakichś korzonków. Ten teren jest bardzo piękny, bardzo uroczy, turystycznie można by go wspaniale wykorzystać. Na przykład ja myślę o tym, żeby puścić dyliżans Staszów-Kurozwęki i tutaj w tych laskach robić na ten dyliżans napady jakichś rozbójników, kowbojów w kapeluszach, może Indian nawet. Różne rzeczy można tutaj robić. Tutaj już dosyć blisko Staszowa jest taki zarośnięty ogród i dom do sprzedaży, dom jest taki drewniany, bardzo piękne miejsce, Staszów jest już bliziutko, nad Czarną, do Czarnej tutaj jest dosłownie stąd 150 metrów.
Proszę Państwa, czarną rozpacz z tego, że w dumnym mieście Staszów istnieje wewnątrz niego też niestety mało chwalebne miasto Ćwoków. Będę topił w rzece Czarnej, która tutaj przez te tereny przepływa. Nie magister Zarzycki zaraz wchodzi tutaj do rzeki Czarnej. Dostałem, proszę Państwa, w wyborach trochę mniej niż 3% głosów. Głosy są jeszcze w całej Polsce niepoliczone, bo wszystko przebiega tak, jak Państwo wiedzą, z mediów. Więc jest po prostu fajnie i pięknie i śmiesznie. Ogarnia człowieka czarna rozpacz. A na szczęście mamy tutaj rzekę Czarną. Proszę Państwa, jest tak potwornie płytko, że kończę ten eksperyment. Jadę na Golejów.